Partnerem odcinka jest NordVPN. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. No i dobra, tak bardzo chcieliście pod odcinkiem o teoriach spiskowych materiału o teoriach spiskowych, które jednak okazały się prawdą, że prosimy uprzejmie, przy czym może jednak uspokójmy zawczasu wszystkich, którzy widząc tytuł tego odcinka w pośpiechu ściszyli swój ulubiony utwór Iwana Komarenki, bo to raczej nie tak, że będziecie po tym, co usłyszycie, zachwyceni. To nie tak, że za te kilkanaście minut będziecie triumfalnie krzyczeć do ekranu, a kto wie, może nawet z balkonu, mieliśmy rację, wszystko jest spiskiem, no bo już bez przesady. Nie wszystko jest spiskiem, co nie znaczy, że nie będzie ciekawie. Czy kiedykolwiek służby podawały nieświadomym ludziom jakieś substancje, które miały wpływ na ich umysł, a czasem i życie? Jakie znane osoby miały być podsłuchiwane przez służby wielkiego mocarstwa i jak szybko rozwiano plotki o rzekomej współpracy USA z byłymi hitlerowcami? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby jednak nie dostać po tym odcinku łatki szurskiego kanału, to na dzień dobry musimy sobie parę kwestii wytłumaczyć. Po pierwsze, w historii pojawiły się już dziesiątki tysięcy teorii spiskowych, z których dominująca większość została po prostu rozgromiona. Jak nie przez naukę, to po prostu przez upływ czasu. To, że jak się zaraz przekonacie, było kilka, które okazały się prawdą, a my robimy jeden odcinek o tym i jeden o tym, absolutnie nie oznacza, że stosunek foliarskiego pierdzielenia do prawdy w przypadku teorii spiskowych wynosi pół na pół. I jeszcze jedna kwestia. Czasem niektóre wydarzenia zaczynają uchodzić za teorie spiskowe, które stały się prawdą, bo się po prostu ludziom popierniczyła oś czasu. Chodzi tutaj o takie sytuacje, jak media publikują tajne dokumenty dotyczące kiedyś trwającego problemu, po czym władza po dłuższym lub krótszym czasie przyznaje, że kurczę, no faktycznie tak było, głupio wyszło. No i wybucha skandal, przy czym to nie jest potwierdzenie teorii spiskowych, bo tych teorii wcześniej nie było. Czasem, jak już afera wybuchnie, to padają takie słowa w stylu potwierdziły się nieoficjalne pogłoski, a dupa tam. Najczęściej tych nieoficjalnych pogłosek wcześniej nie było, tylko to już by trzeba było sprawdzić, a komu by się chciało. Poza tym wrzucenie takiego zdania sprawia, że temat robi się bardziej pikantny. Ludzie chcą mu poświęcić więcej uwagi i w ten sposób autorzy i media mogą lepiej na tym zarabiać. No, to mając to wszystko na uwadze, co tam piliście ostatnio? Bo mam nadzieję, że nie alkohol techniczny. Jest to pomysł ryzykowny, ale w desperacji ludzie niestety takie rzeczy robili. I nie chodzi w tym przypadku o brak kasy na normalny alkohol, tylko o potężny problem z jego dostępnością. Jak choćby w USA w latach 1919-1933, czyli naturalnie chodzi o okres prohibicji. Alkohol oczywiście nie został wtedy wykoszony z obiegu. Nie, on dalej był, tylko po prostu był nielegalny. Często dochodziło do sytuacji, że ludzie kradli z roboty alkohol techniczny, potem chałupniczo go oczyszczali i spożywali, albo sprzedawali. Ale w pewnym momencie zaczęło się dziać coś bardzo, bardzo niedobrego z tymi, którzy to pili. Ludzie po paru dniach od spożycia zaczynali tracić wzrok, mieli potworne problemy z żołądkiem, a nierzadko po prostu umierali, a lekarze nie mieli pojęcia, o co chodzi. I mówimy tutaj o naprawdę potężnych liczbach. Umrzeć miało około 10 tysięcy ludzi, do tego masa trwałych uszczerbków na zdrowiu. To wszystko w tajemniczych okolicznościach. Ludzie zaczęli teoretyzować, że władza chyba coś tam dodaje do tego alkoholu. No, brzmi to foliarsko, po czym po pewnym czasie okazało się to prawdą. Co więcej, wyszły też inne mroczne fakty. Władze w USA w końcu przyznały, że nie dość, że faktycznie kazano dodawać do alkoholu przemysłowego metanol, ale też benzynę czy aceton, których po prostu nie da się domowymi metodami odfiltrować, to jeszcze władze, doskonale wiedząc, że ludzie masowo od tego umierają, kazały projekt kontynuować i trwało to do samego
końca prohibicji. Po takich wiadomościach wiele osób pewnie miało ochotę się upić z żalu, ale trochę strach, więc może chociaż szluga zajarać. Przecież w reklamach mówią, że to nie szkodzi. Zaraz, co? Oczywiście nie chodzi o dzisiejsze reklamy, tylko głównie o te z drugiej połowy XX wieku. To wtedy palenie tytoniu i innych wyrobów tytoniowych, ale mówmy w skrócie, że tytoniu, za sprawą gigantycznych kampanii reklamowych stało się nie tylko społecznie akceptowalne, ale po prostu modne. Firmy tytoniowe były przeszczęśliwe, aczkolwiek nie były szczęśliwe w pełni, bo ich modnym produktem zaczęli się interesować ci ciekawscy, cholerni naukowcy. Jeszcze żeby im coś fajnego w tych badaniach wyszło, ale nie. Bo badania jasno wskazywały, że jaranie tytoniu to jest najczęściej prosta droga do nowotworów i problemów sercowych, przy czym oczywiście nie chodzi tutaj o kwestie miłosne. Bardzo szybko, zupełnie przypadkiem, zaczęły się jednak pojawiać nowe badania, których autorzy nie tylko obalali te wcześniejsze tezy naukowców, którzy przyglądali się produktom tytoniowym, ale też sugerowali rzeczy totalnie odwrotne, stwierdzając na przykład, że tytoń to jest w najgorszym wypadku neutralny dla zdrowia, a nie można też wykluczyć, że, kto wie, w niektórych aspektach może nawet jest i zdrowy. Wielu osobom coś tutaj zaczęło potężnie nie grać, ale niestety nie wszystkim. Bo mimo że badania świadczące jasno o potwornych skutkach palenia tytoniu nadal co jakiś czas publikowano, to takiemu zwykłemu człowiekowi bardzo ciężko się było do nich dokopać przez warstwę badań sponsorowanych i przez reklamy, więc ludzie dalej palili i umierali, a firmy tytoniowe pozostawały bezkarne aż do lat 90. XX wieku oczywiście, kiedy to wypłynęły absolutnie tajne, korporacyjne dokumenty, z których jasno wynikało, że koncerny tytoniowe nie tylko doskonale już od lat 50. wiedziały, że ich produkty są potwornie niezdrowe, ale też podejmowały te wszystkie działania, żeby ów fakt ukryć albo chociaż wyśmiać wyniki niekorzystnych dla nich badań. Zaczęła się era pozwów zbiorowych, procesów, no ale oczywiście milionom ludzi życia to nie przywróciło. Za nami prawdziwe teorie spiskowe o alkoholu, papierosach, no to teraz czas na narkotyki i tu dopiero będzie gruba jazda, jak to po LSD. Z tego, co mi opowiadał kolega. Projekt w 1974 roku opisał New York Times, ale dotyczył on eksperymentów, jakie CIA robiło od lat 50. Wtedy to bowiem Amerykanie uznali, że Sowieci chyba są w posiadaniu technologii, dzięki której mogą kontrolować ludzkie umysły. Z tego, co wiemy, to tak nie było. Niemniej jednak Amerykanie uznali, że też muszą coś takiego posiadać i rozpoczął się projekt MK-Ultra, w ramach którego testowano różne pomysły, elektrowstrząsy, hipnozę, ale i substancje psychoaktywne, a największe nadzieje wiązano z LSD. Co do samego wpływu LSD na ludzki umysł, no to wątpliwości przestaną mieć bardzo szybko, ale zaczęto się zastanawiać, jaki to jest dokładnie wpływ i czy na przykład popularnego kwasa można użyć do zwiększania skuteczności żołnierzy. Na żołnierzach rozpoczęto więc testowanie, ale CIA szybko stwierdziło, że to trochę bez sensu. Lepiej eksperymentować na ludziach, którzy nie są świadomi, że biorą udział w eksperymencie, w związku z czym zaczęto LSD podawać pacjentom szpitali psychiatrycznych. Ale CIA znowu stwierdziło po pewnym czasie, że nie, to jednak nie jest to, bo najlepiej byłoby te testy przeprowadzać gdzieś, gdzie można zebrać jak najwięcej danych, bo do takiego miejsca przychodzą przedstawiciele różnych ras, o różnym statusie społecznym, o różnych wyznawanych wartościach, krótko mówiąc, kościoły, tak? Tak, kościoły. No pewnie, że burdele. Zresztą te pomieszczenia były znakomicie przygotowane. Były nabite podsłuchami, lustrami weneckimi, za których obserwatorzy obserwowali, co się dzieje z klientem, który przed chwilą przyswoił nieświadomie LSD podstępnie podane mu przez prostytutkę. I przyznam, że gdyby ktoś mi powiedział, że istnieje tajna, wielka operacja rządowa polegająca na badaniu wpływu narkotyków na nieświadomych klientów burdeli, to bym taką osobę wyśmiał, a potem by mi było głupio, jakby się to okazało prawdą, jak zresztą wielu osobom w Stanach po 1974 roku, bo dla świętego spokoju ten foliarski artykuł z Timesa władze kazały sprawdzić specjalnej komisji, a ta o zgrozo orzekła, że to prawda.
Rządzący, częściowo pewnie sami zdziwieni, musieli przyznać, że ich poprzednicy takie rzeczy odstawiali, ale na tym się skończyło. Przyznano, że projekt MK Ultra istniał, jednak nie opublikowano wyników tych eksperymentów i tu się dopiero zaczęła lawina teorii spiskowych. Na przykład niektórzy zaczęli twierdzić, że CIA użyło LSD, żeby kontrolować umysł gościa, który miał zastrzelić Kennedy'ego. Tak, strzelać według tej teorii miał nie Oswald, tylko inny typ, który po wszystkim zgodnie z planem służb miał stracić pamięć. Inni z kolei twierdzili, że to masowe samobójstwo członków sekty Świątynia Ludu, o czym wam zresztą już kiedyś opowiadaliśmy, to też był wynik eksperymentu CIA, jak za pomocą jakiejś substancji można kontrolować dużą grupę osób, bo rzekomo projekt miał trwać dłużej. To nie wszystko. Bo inna teoria głosiła, że ofiarą projektu był Michael Jackson, choćby albo George W. Bush. Służby miały sterować jego umysłem za pomocą coraz doskonalszych metod w ramach projektu MK Ultra, ale oczywiście żadnej z tych rzeczy nigdy nie udowodniono. W ogóle większość tych teorii powstała już po skandalu w 1974 roku, ale okej, uczciwie trzeba przyznać, że te pogłoski o eksperymentach władz w burdelach, które brzmiały absurdalnie, okazały się prawdziwe, ale pamiętajcie, tylko one. Równie dziwnie dla większości Amerykanów brzmiały zapewne w połowie 1945 roku pogłoski, że niby ich władze ściągają byłych nazistowskich naukowców, żeby ci teraz pracowali dla wuja sama. No bo jak to? Przecież propaganda od tylu lat trąbi, że każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z Hitlerem, to jest zło wcielone i trzeba go zmieść z powierzchni ziemi, a tu nagle tacy ludzie mieliby trafić do Stanów i jeszcze pracować dla amerykańskich władz? Jak to pewnie większość Amerykanów wtedy stwierdzała? No way! A tu się jednak okazało, że oh yeah. Co prawda tutaj rząd zareagował bardzo szybko. Już w październiku 1945 roku przyznano, że faktycznie te plotki to prawda, ale żeby nie było zbyt pięknie, to i tak ludziom co nieco kitu nawciskano, bo tłumaczenie było takie, że ci naukowcy to są absolutni specjaliści choćby od broni rakietowej i trzeba ich ściągnąć, bo jak nie, to przygarną ich Sowieci, których już wtedy kreowano na największe zagrożenie dla świata. Przy czym dodano również, że to będą naukowcy o absolutnie nieskalanej opinii, tacy, co to nie byli w NSDAP, a o współpracy z takimi, którzy mieli coś na sumieniu, to w ogóle nie ma mowy. Jasne. Absolutna większość tych ekspertów od broni rakietowej, chemicznej, medycyny należała do NSDAP albo i SS i ci ludzie mieli mnóstwo za uszami. Na czele z gwiazdą tego całego projektu sprowadzania naukowców do Stanów, który przez jakiś czas uchodził za teorię spiskową. To znaczy ten projekt, a nie Werner von Braun. Gość nie tylko stworzył pocisk V2, ale też był pomysłodawcą zaprzęgnięcia więźniów obozów koncentracyjnych do roboty przy budowie rakiet i całej potrzebnej do ich obsługi infrastruktury. O tym oczywiście Amerykanie opinii publicznej nie poinformowali, ale ta chłodna kalkulacja na swój przykry sposób im się opłaciła, bo von Braun odegrał absolutnie kluczową rolę przy konstruowaniu rakiety Saturn V, dzięki której USA wygrało wyścig na Księżyc. Koniec końców do Stanów Zjednoczonych ściągnięto ponad 1500 naukowców z byłej III Rzeszy, którym potem powybielano biografię, żeby się ludzie nie denerwowali. Panie sąsiedzie, a czym pan się przed przeprowadzką zajmował? A, takie tam pojazdy gąsienicowe. Robaki pan transportował? Tak. A co z teorią spiskową, że służby mogą nas na różne sposoby podsłuchiwać, również we współpracy z wielkimi korporacjami, żeby później w razie czego mieć na nas haki? To oczywiście prawda, co wiemy choćby z publikacji Snowdena, ale to jest historia najnowsza, o której jeszcze nie wiemy wszystkiego, chociaż oczywiście i tak to, co wiemy, jest przerażające, ale bezpieczniej będzie cofnąć się do związanej z tym prawdziwej teorii spiskowej, która jest lepiej udokumentowana. I znowu brzmi to głupio pozornie. Amerykańskie służby miały podsłuchiwać Johna Lennona. Po co? Nie lepiej sobie Beatlesów posłuchać? To nie takie proste. Cofnijmy się do lat 50., kiedy startował projekt COINTELPRO.
Ta nazwa to skrót od Counter Intelligence Program. To było oczko w głowie FBI, które tak właśnie postanowiło nazwać program, w ramach którego będą zbierane informacje o osobach, które w jakiś sposób mogłyby zagrozić systemowi panującemu w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, działalność antywywrotowa. Przy czym FBI postanowiło pominąć krok, który faktycznie bardzo często jest upierdliwy, czasochłonny, mianowicie chodzi o pytanie o zgodę, choćby kongresu. FBI uznało, że się nie będzie w żadne pozwolenia pierdzielić. Może i złamią na setki sposobów podstawowe prawa swoich obywateli, ale są ważniejsze rzeczy niż trzymanie się zasad. W ramach COINTELPRO agenci podsłuchiwali rozmowy telefoniczne, śledzili potencjalnych przywódców rebelii, dokonywali prowokacji, czyli dochodziło do takich sytuacji, jak osoba musiała popełnić przestępstwo w zasadzie, a cała sytuacja była znakomicie udokumentowana po to, żeby w razie czego na taką osobę mieć haki, jak zdecyduje się ktoś taki podnieść rękę na system. Kto był wśród ofiar? Choćby Martin Luther King, który z perspektywy ówczesnego, podkreślmy, systemu USA miał bardzo niebezpieczne pomysły, jak choćby faktyczne równouprawnienie czarnoskórych. Co zrobiło FBI? Zebrano masę materiału na Kinga, śledzono jego bliskich, podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, przechwytywano korespondencję i w ten sposób na przykład zgromadzono całkiem sporo dowodów na jego relacje z innymi kobietami niż żona, co później oczywiście służby wykorzystywały przy zastraszaniu Kinga. Formalnie projekt zamknięto w 1971 roku, ale metod, które wypracowano wtedy, absolutnie nie przestano używać. I tutaj przechodzimy do Johna Lennona, który miał się stać kolejną znaną ofiarą inwigilacji przez amerykańskie służby. Czemu? Bo w 1972 roku przybył do USA i zaczął wygłaszać bardzo niewygodne dla systemu rzeczy. Po pierwsze, miał czelność krytykować wojnę w Wietnamie, ale jakby tego było mało, to jeszcze robił politycznie zaangażowane piosenki na czele z numerem Woman is the... I tu pada słowo, za które YouTube by nas upierdzielił przy samych kostkach, of the world, która opowiada o bardzo ciężkiej sytuacji kobiet w ówczesnym systemie, ale był też numer o buncie w więzieniu, gdzie ciśnięte jest amerykańskiemu sądownictwu. Dodajmy do tego, że John Lennon był po prostu jednym z największych influencerów tamtych czasów. I w sumie nie ma się w takim razie co dziwić, że FBI uznało go za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, bo już bazując tylko na tym, co zdążyliśmy sobie o nim powiedzieć, można sobie wyobrazić, że przy odrobinie chęci John Lennon byłby w stanie poderwać do buntu niejedną grupę społeczną. Czy taką chęć miał? Nie wiemy, ale być może wie FBI, które zaczęło podsłuchiwać absolutnie wszystkie rozmowy telefoniczne Johna Lennona i oczywiście do takiego śledzenia się nie ograniczyli. Miejmy tylko nadzieję, że to makabryczne naruszenie prywatności agenci FBI odpokutowali, słuchając nieraz śpiewającej przez telefon Yoko Ono. Swoją drogą, mimo tak ścisłej kontroli, FBI nie było w stanie zapobiec udanemu zamachowi na życie Lennona, więc inwigilacja służb państwowych nie zawsze jest bezbłędna, no chyba, że FBI po prostu nie chciało interweniować, skoro nawinął się ktoś, kto rozwiąże problem za nich. Ale może nie odjeżdżajmy w teorie spiskowe bardziej niż to konieczne. Fakty są bowiem takie, że plotka o tym, że amerykańskie służby podsłuchują Johna Lennona po latach, okazała się prawdą. Czy zatem nie można bagatelizować żadnej teorii spiskowej, bo kiedyś może się okazać prawdą? Nie no, bez przesady, niektóre są tak głupie, że aż szkoda gadać. Radę mamy więc oczywistą. Zawsze sprawdzajcie źródło. Nie wierzcie we wszystko, co jest w necie. Banał? Może i banał, ale wiele osób to i tak przerasta. Niemniej jednak zdecydowanie polecamy, bo wtedy łatwiej jest odrzucać głupie teorie spiskowe, które szczególnie ostatnio są jeszcze dodatkowo podkręcane politycznie, żeby nas jeszcze mocniej podzielić. Zresztą dzięki internetowi to łatwiejsze niż wcześniej. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo zrobić komuś krzywdę na odległość. I już nie chodzi wyłącznie o manipulowanie newsami. Bo znający się co nieco na robocie haker może nam ordynarnie wjechać na maila i ukraść dane osobowe. Albo
podsyłając dziwnie znajomo wyglądający link plus do niego opis, że musimy w niego kliknąć, żeby nie ponosić jakichś tam dodatkowych kosztów, może uzyskać dostęp do naszego konta bankowego. To tak zwany phishing. W ogóle przy odrobinie pecha można mieć też włam w trakcie grania online. Na szczęście przed tym wszystkim i jeszcze przed innymi metodami hakerskiego ataku można się zabezpieczyć dzięki NordVPN. Co więcej, nawet nie musicie być połączeni bezpośrednio z ich serwerem VPN. Taka funkcja profilaktycznego pilnowania przed trackerami, reklamami i innym ustrojstwem nazywa się Threat Protection, ale Nord ma też o wiele więcej przemyślanych bajerów, które warto sprawdzić. W opisie znajdziecie spersonalizowany link, dzięki któremu przy zakupie planu dwuletniego dostaniecie jeszcze ekstra gratis. A na stronie Norda znajdziecie mnóstwo dodatkowych informacji, choćby o tym, jak Nord dba o to, żeby zakupy online były bezpieczne, jak banalnie łatwo zabezpieczyć swój telefon i co jeśli jednak uznacie, że to nie dla Was. Z tym ostatnim już niech będzie spoiler, macie gwarancję zwrotu kasy przez 30 dni, więc bezdyskusyjnie się opłaca, wbijajcie śmiało. A my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN.